76-milionowej podlaskiej puli rządowego funduszu remontów kilka dróg na Suwalszczyźnie zmieni nieco swoje oblicze. Wśród nich są dwie należące do suwalskiego powiatu ziemskiego. Są to drogi, które przebiegają w gminie Filipów i w gminie Raczki. Koszt ich remontu to ponad 3 miliony złotych, a dotacja sięga 60% tej kwoty. Na naprawę będzie musiała poczekać trasa łącząca Jeleniewo z Becejłami. Jej stan jest bardzo zły, ale szansa jeszcze nie przepadła, bowiem inwestycja znalazła się na liście rezerwowej. Suwałkom wsparcie przyznano na naprawę ulicy Świerkowej. 340-metrowy odcinek od ulicy Płaskiego do ronda przy skrzyżowaniu z Nowomiejską i Jana Pawła II może według miejskiego szacunku kosztować aż 1 300 000 zł, a w realizacji ma pomóc 800 tysięcy dofinansowania. Na listę rezerwową trafiła też ulica Mickiewicza, mowa o asfaltowanej części, oraz ulica Witosa. Spośród gmin położonych w powiecie suwalskim pomoc uzyskały Bakałażewo i gmina Suwałki. W tej ostatniej wójt chce naprawić liczącą ponad kilometr drogę wiodącą przez wieś Sobolewo. Gmina Suwałki została umieszczona na liście rezerwowej z projektem, którego celem jest naprawa drogi między Przebrodem a Kropiwnem Starym. Na liście rezerwowej znalazła się droga z gminy Szypliszki. To jezdnia łącząca dawną ósemkę z wsią Przejma Wielka. Niestety nie zaplanowano naprawy całej nawierzchni. Na tej wąskiej i krętej drodze mającej około 3-4 km mogą zniknąć ubytki i deformacje na odcinku sięgającym zaledwie 950 metrów.